sieci co jakiś czas pojawia się idiotyczne albo niebezpieczne wyzwanie, które zyskuje swoją popularność, a o którym często daje wam znać. I tak też staje się tym razem. W sieci swoją popularność zyskuje zupełnie nowe wyzwanie, które ma nową nazwę, ale bardzo ciekawą, bogatą i straszną historię. Na czym polega? Czym jest to wyzwanie? I dlaczego wiąże się chociaż trochę z tablicą Ouija? Tego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek 6.30. Zapraszam. Wait, dude, is this all playing black, man? Are you okay? Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all playing black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh my god. What? He was in the game. Okay. Are you okay? What? No. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Ja jestem Żiżej. Trochę spora przerwa, ale wracamy za niedługo z nowym studio. To jeszcze zobaczycie. Dziś, kochani, na temat wyzwania, które pojawiło się w sieci, a nosi nazwę Red Door, Yellow Door. Być może o nim słyszeliście, jeżeli nie, to posłuchajcie, bo temat jest naprawdę intrygujący. Na końcu tego wideo mam jeszcze dla was jedno niebezpieczne wyzwanie, o którym chciałbym wam opowiedzieć. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, zostawcie polubienie. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, wciśnijcie ten przycisk tylko tam na dole i bądźcie na bieżąco. A tymczasem pora opowiedzieć wam o tym, czym jest Red Door, Yellow Door. Pochodzenie samego challenge'u, czy też źródło jego powstania, niestety nie do końca jest znane. Próbowałem w sieci odszukać różnego rodzaju informacji, ale pierwsze wzmianki, na które natrafiłem, i to pod zupełnie inną nazwą gry, sięgają roku 2012, a właściwie wpisów na Reddicie czy na Creepypaście. To właśnie do tych informacji udało mi się dotrzeć. Grałem w tę grę dwa razy i za każdym razem spotkałem mężczyznę w czarnych szatach i mężczyznę w białych szatach. Zawsze wydają się być w drzwiach, niemalże obok siebie. Co to jest i co to może oznaczać? Pamiętam, jak moja przyjaciółka chciała w to zagrać, a otóż, że miałam różne paranormalne doświadczenia, poprosiła mnie, abym była jej przewodnikiem. Na szczęście jej nic się nie stało, ale powiedziała, że widziała w granatowych drzwiach swój największy lęk, więc się obudziła. Później tylko się skarżyła na koszmary i niewysypianie się w nocy, ale przeszło. Grałem w tą grę z moją przyjaciółką. Nie obudziła się do czasu, póki nie wylałem na nią wodę. Byłem na maksa przerażony. Moi przyjaciele i ja graliśmy w tę grę rok temu. Widziałem wszystko tak, jakby było jasne albo tuż przede mną, ale wciąż było mniejsze i całkiem oczywiste. Widziałem szarą salę, tak jak w gabinecie lekarskim, z różnokolorowymi drzwiami. Była tam też sala pełna zegarów. Był też pokój ze schodami prowadzącymi na dach. Na dachu nie było nic, ale pamiętam, że jak patrzyłem w dół na trawiaste pole, na którym studenci się bawili wokół róż, to mnie przeraziło. Więc wyszedłem i poszedłem do innego pokoju. W kącie siedziała mała dziewczynka z warkoczami i ciemnymi oczami. Nie przestawała się uśmiechać, co też było przerażające, więc wyszedłem. Poprosiłem przyjaciół, by mnie wybudzili. Moja koleżanka, która była następna, również widziała to samo co ja, chociaż jej o tym nie powiedziałem. Nie mogłem przestać myśleć o czerwonym pokoju. Pamiętaj, grasz na własne ryzyko i przestrzegaj zasad. Nadal nie rozumiecie, czym jest Red Door, Yellow Door, prawda? Spokojnie. Zaraz to wytłumaczę na przykładzie idealnego wideo, który zobrazuje wam, na czym polega cały ten challenge. Ale zanim do tego przejdziemy, to zobaczyliście, jak duża i niezliczona liczba komentarzy krąży w sieci na temat tego, że ludziom faktycznie przytrafiło się albo znaleźć mężczyznę w garniturze, natrafić do dziwnego pomieszczenia lub doznać anomalii, które nie do końca jesteśmy w stanie wytłumaczyć. I takie też rzeczy pojawiają się na wideo, które zaraz zobaczycie. Siostra zaprosiła swojego brata do gry, nie tłumacząc mu żadnych zasad, reguł, niczego. Tak samo, jak zrobiłem to ja, bo nadal nie wiecie, o co chodzi. Ale spokojnie,
Zaraz to wszystko wam wytłumaczę. Tymczasem jednak zobaczcie, co przytrafiło się tym młodym użytkownikom tej gry. That's it. Pretty much. So, do you hear anything? No. Go towards the light more. Go, like, more, like, in the center of the kitchen? Yes. Alright, I'm in the center now. It's like, now it's, like, neon white. I'm in a totally different room now. It's all white. All white? Is there anyone with you? No. Wait, this dude is just all playing black, man. Get out! Are you okay? Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all plain black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh my god. Hey. He was in the game. Okay. Are you okay? What? No. Oh my god. Cały sens Red Door, Yellow Door polega na zbadaniu wewnętrznego funkcjonowania umysłu, a sprawdzeniu właściwie jego ciemnych stron. Sprawdzeniu rzeczy, z którymi nie do końca zawsze chcemy się zmierzyć, a z którymi być może, a właściwie na pewno, przyjdzie nam się zmierzyć grając w Red Door, Yellow Door. Brzmi dosyć banalnie i aż nieprawdopodobnie, prawda? Tylko że od 2012 roku pojawia się coraz więcej komentarzy mówiących o tym, że gra jest autentyczna, a ludzie doświadczają tam naprawdę dziwnych rzeczy, z którymi nie do końca chcieliby się zmierzyć, a na pewno nie z mężczyzną w czarnym garniturze. Wielu ludzi podczas transu zaraz po otwarciu jednych z drzwi zauważało postać mężczyzny ubranego w czarny garnitur, który od razu sprawiał, że w osobie, która była w transie, naradzał się ogromny dyskomfort podczas hipnozy, jak i po jej zakończeniu. Niektórzy po sesji oznajmiali, że czują się obserwowani, mimo że gra już dawno dobiegła końca. Zadaniem przewodnika jest wybudzenie podmiotu z transu, gdy ten zauważy taką postać. Wideo, które widzieliście z bratem i siostrą, zresztą cofnijcie się do tego fragmentu raz jeszcze, jeśli już teraz zrozumieliście znaczenie mężczyzny w garniturze. Tak samo jak niektórzy z was nie wierzą w prawdziwość tego wyzwania, tak samo i ta siostra nie wierzyła. Dlatego poprosiła swojego brata, wykonała rytuał i jak się okazało, element, który pojawia się w wielu, naprawdę wielu historiach, okazał się być prawdziwy, czyli mężczyzna w garniturze. Bo to jeden z elementów, które bardzo często pojawia się przy sesjach. Ale czym tak naprawdę jest Red Door i Yellow Door? Na czym polegają zasady? Jak w to zagrać? Już tłumaczę. Poduszka, zegarek oraz telefon z funkcją alarmu. Urządzenie do nagrywania. Świeczki, chociaż są opcjonalne. Latarka, to też opcjonalna rzecz. Przyjaciel, to obowiązkowo. Elementy i przedmioty to nie wszystko. Są jeszcze zasady, które są bardzo, ale to bardzo kluczowe dla tej gry. Zasady gry. Jedna osoba jest przewodnikiem. Druga osoba wprowadzana jest w stan uśpienia. Przewodnik siedzi na podłodze ze skrzyżowanymi nogami z poduszką na kolanach, na których kładzie się gracz. Osoba usypiana musi podnieść obie ręce oraz zamknąć oczy. Tymczasem osoba wprowadzająca w stan uśpienia oraz świadkowie powtarzają następującą frazę. Red door, yellow door. Any other color door. Do momentu opadnięcia rąk przez osobę uśpioną. W pokoju mogą, lecz nie muszą znajdować się więcej niż dwie osoby. Po opuszczeniu rąk sygnalizuje się przewodnikowi oraz świadkom, że jest się w transie. Najczęstszą wizją gracza jest korytarz z otaczającymi go kolorowymi drzwiami. Częstymi wizjami są też zegary, ludzie, schody, zwierzęta i człowiek w garniturze. Przewodnik po wprowadzeniu gracza w trans zaczyna zadawać mu pytania tak, aby opisał mu pokój, w którym się znajduje. Przewodnik przez całą grę masuje skronie gracza, reszta osób są w tym momencie maksymalnie cicho, by nie wytrącić gracza z transu i by nie wybudził się ze stanu uśpienia.
przewodnik nakłania w niektórych przypadkach do wejścia przez któreś z drzwi oraz opisanie, co się za nimi znajduje. Osoba w transie najprawdopodobniej wykona twoje polecenie. Pytania, z których może skorzystać przewodnik. Czy jesteś w pokoju? Opisz ten pokój. Jakiego koloru są drzwi? Jakie masz odczucia względem drzwi, a właściwie konkretnego koloru drzwi? Otwórz drzwi koloru i wejdź do środka. Gracz powinien odpowiadać poprawnie na pytania do czasu, aż przewodnik nie zakończy gry. W sieci można znaleźć mnóstwo filmów, które pokazują, jak ludzie grają w Red Door, Yellow Door. Chociaż sama gra, tak jak wspomniałem, sięga roku 2012 i wtedy była znana pod zupełnie innymi nazwami. Ona ewoluowała, cały czas rozwijała się, chociaż zasady pozostawały tak naprawdę te same. A można było ją znaleźć pod tymi nazwami, które wyświetlają wam się teraz na ekranie. Zastanawiające, prawda? Ale to nie jedyne wyzwanie, które ostatnio pojawiło się w sieci. Natrafiłem również na pewien challenge, który można wykonać o 3:30. Być może komuś z was udało się już zagrać w Red Door, Yellow Door, chociaż nie radzę, ale jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, jakie wy mieliście doświadczenia. Ale jeszcze chwilę wcześniej wspominałem wam o pewnym wyzwaniu, w którym można zagrać o 3:30, a nazywa się The Three Kings i polega na... No właśnie. Jeżeli jesteście ciekawi, zostawcie tutaj 10 tysięcy polubień, a ja zabieram się za kolejny odcinek 6:30, w której opowiem wam historię tego kolejnego idiotycznego wyzwania. Tymczasem, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie mój kanał wciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole, wtedy będziecie na bieżąco, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co w ogóle sądzicie na temat tego wyzwania. Tymczasem zapraszam was na mojego Instagrama DJ Palasite. Obserwujcie, śledźcie, piszcie, tam zdecydowanie więcej. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!